Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Lekkostronniczego, to my. A to znowu kolejna dawka uśmiechu, porcja. Ale ktoś się wywróci na skórce od banana. O jecie, kurczę, nie wytrzymię. W tym odcinku pokażemy Wam, jak ktoś szedł, a potem się przywrócił. Mogę się powiedzieć, że moje jedno z najskrytszych marzeń? Chciałbym kiedyś wystąpić w reklamie telewizyjnej. Też. Bo ostatnio mi się marzenia spełniają. Byłem w kanale Zero, świetnie mi poszło. Tobie tak, Tomkowi Czekiewskiemu gorzej. Hello darkness, my old friend. Tak, no on siedział po prostu spokojnie, no bo myślał, że trochę inaczej to będzie wyglądało. Dobrze ktoś to wrzucił na input. Tak, Olawę. To była rzeź na tym panu. To nie była rzeź. To na była ten... rzeź na tym panu. Ja widziałem całe 5 minut. To nie była rzeź. Całe 5 minut. I to było tak, że wy się świetnie bawiliście, a to jak. No ja nie, czy ja mógłbym wyprostować, ja się nie bawiłem świetnie przez cały czas. No czyli nawet ty się nie bawiłeś świetnie. Ja też czułem. Jedyną osobą, która się tam bawiła świetnie, był Antoni Syrek Dąbrowski, to prawda. Czy się pitoisz jakieś bzdury, jak to się jasne zjesz. Ale to się marzenie się spełniło, ale właśnie mam jeszcze to drugie, żeby zagrać kiedyś w reklamie, która będzie w telewizji leciała. To spełnię twoje marzenie. No ale nie masz takiej mocy sprawczej, a mi się marzy coś takiego. No mam otwarty właśnie projekt w premierze, Karol. Drodzy Państwo, nie możemy mówić. Drodzy Państwo, ale to wiecie, co się najbardziej zmieniło w ostatnim tygodniu? Nastąpił kolejny przewrót w sztucznej inteligencji. Ach, kolejne wielkie halo. Podpowiedział, że jak będziemy siadamy do poniedziałkowego odcinka, bo mówi, zróbmy całą sorze. Ja tak, kurwa, co się stało na polskich... Właśnie oglądał ER. Na polskich oddziałach ratunkowych to się pewnie jakaś drama. Ja mówię, Wod, nic nie... A Wod mówi, spokojnie, wszystko wytłumaczę. Zróbmy cały odcinek o Sorze. Ja tak, nie no, okej. Okay. To jest OpenAI Sora, nowy model do generowania wideo z tekstu. Czyli piszecie, co chcecie i ono wam generuje. Dokładnie. Nie jest to... dwóch śmiesznych chłopaków na kadrze w firmie Impact i generuje to. Na przykład. Tylko nie jest to jeszcze publicznie dostępne. Jest. Tylko dla tam wybranych beta testerów. Tak jest. Niemniej to, co pokazują, o ile jest prawdą, bo ja nie wiem, czy to jest prawdą. I na pewno wybrali sobie te, które wyglądają najlepiej. Na pewno. Pewnie tysiące przeglądali. Że to jest słodkie papis Golden Retriever w śniegu, to jest top. Nie no, chodzi o to, że... Chodzi o to, że... Top! Do momentu wypuszczenia tego, co teraz oglądacie na ekranach, konkurencja była miałka. Nie konkurencja, poziom technologiczny tego był taki... No nie, no bo był runway, tak, ale na wszystkim było na podobne... I to było takie, że wygenerujecie to 3 sekundy jakiegoś ruchu, z czego czwarty palec będzie wyglądał jak piąty. Ty już chciałeś kupować ten szósty palec. Oko zacznie się rozjeżdżać w lewo, czy coś takiego i te modele nie były za dobre. Ale i tak były, w pewnym sensie takie imponujące, że w ogóle wow, można z tekstu wygenerować wideo, które wygląda trochę dziwnie, ale działa, nie? Ale też dodajmy, że dobrze już naprawdę działały niektóre modele generujące obrazy. No to obrazy, a jednak tak. Film nie jest... Ale poczekaj, ale film jest niczym innym jak ruchome obrazy. Nie, bo największe trudności mieli tamci, żeby utrzymać modele, wiesz, które się w czasie zmieniają w tej samej postaci. Ja wiem, ale jednak obrazy się już dało generować w taki sposób, że trudno było odróżnić obraz wygenerowany sztuczną inteligencją od obrazu, który jest, nie wiem, tam zdjęciem czy grafiką. Tak. Tak. Natomiast Sora, tak, sprawiło, no to wygląda jak Unreal Engine kuźwa 7. Tutaj widzę, że to jest ten, że to jest AI. Że te nóżki tak, Te nóżki tak, no po pani może nie, ale to... A w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo ładne filtry też mają te AI. Podobają mi się te kolorki, takie bardzo... To zależy, bo na przykład tutaj jest w prompcie napisane shot on 35mm film vivid color, że tutaj ono jeszcze emuluje. Czy ktoś jeszcze emuluje, wrzucił, żeby emulować 35mm? Wow. Ale nie no, ale powiem tak. Wygląda to tak dobrze. Powiem tak. No. To wygląda... Jak film. Jak film. To wygląda totalnie jak film. Po twarzy tego ziomka nie widać, że nie on ma jest... opcji. Ale jak to jest możliwe, skoro ono nie potrafi aż tak dobrze wygenerować zdjęcia? Nie wiem, stary. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, jeżeli chodzi o jakby przenikanie się tych kolejnych iteracji, no czyli Mid Journey i tak dalej, ale to wygląda bardzo, bardzo mocno. Mówią, że będzie można wygenerować aż do 60 sekund. Takiego filmu. 60 sekund to strasznie dużo. To jest dużo. Wszystkie te... Stawki... Znaczy, nie, wszystkie te banki, foto i wideo, tak, które się kupuje, te stoki. Ale zwróćmy uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo tutaj się prawdopodobnie pojawią podobne pytania jak w przypadku zdjęć. Na ile to wideo jest na podstawie właśnie banków stokowego wideo. Myślę, że jest. No właśnie, że to też jest jakiś sposób blendowania, mieszania ze sobą grafik jednej z drugą. Generujesz sobie prompt. Pan o karnacji ciemnej skóry siedzi, czyta książkę na chmurce, na tle chmur, to on bierze ze stoka i modyfikuje ziomka, którego już tam znalazł, czytającego książkę, i wkleja go w chmurkę. Ale trzeba by poszukać po tych bankach zdjęć, na przykład jest wideo samo, wiesz, wyseparowane ziomka, który tak wygląda, czy ta książka. Bo może jest tak, że oni właśnie skanują po prostu zdjęcia i filmy, analizują je i tak samo jak są na przykład Cyberpunk,
Fotorealistic. To wygląda dosyć realistycznie, to, nie? Ale tu nie. Dasz temu 3 sekundy, widać, i widzisz, że to jest gra. Ale bardziej niż normalnie. To wygląda lepiej niż normalnego. Ale to też wygląda jak normalna progresja w grafice gier. Gierka, ale wygląda lepiej niż oryginał. No spoko, ale nadal widać, że to jest gierka. A nam wszystkim nam chodzi o to, przestaniemy zauważać, że coś jest grą, a zobaczymy, że jest rzeczywistością taką, że... Wygląda lepiej niż gierka. Tak. Te kosze na świecie. Tylko widać, że one są wsadzone z jakiegoś filmu tutaj, z jakiegoś nagrania z GoPro czy z czegoś tam właśnie. No wygląda lepiej niż gierka. No wygląda dobrze. O, to też jest GTA 5. Też co? Z tymi nakładkami, no. Nie! No. Nie! No. GTA. Czy wiesz, nawet na niektórych rzeczach widać, że to jest. Czy widać, że ruch samochodu jest GTA piątkowy? Widać, że głównie się skupili na samochodach, no tak, nie? Bo tak, na przykład tak, postacie tak, widać. Tak. I te palmy nie są takie. Tak. Ale samochód? Spoko. No tak. Ale trochę za dużo. Ja nie lubię za właśnie. Dużo, kiedy oni robią tak. Bo to jest, wygląda jak dobra, samochód. Zobaczmy jeszcze te. Umyty 5 sekund temu. Że to jest na przykład jakiś tam inny model, no nie? Że coś się rusza, ale tak. Widzisz, że to nie jest. To wygląda jak motion blur trochę. Studio, ale to nie, to jest takim spoko, no widać, że... Nie, to bardzo widać, to bardzo widać. No to bardzo widać, no i to też są takie znane modele, te stare. To jest nowe. Mm-hmm. O, to też jest zgenerowane, no. Nie, znaczy tymi demami, które wrzucili, oni tutaj zrobili, wiesz, to nie wygląda nie do odróżnienia już chyba z materiałem z drona. O, fuck, jak no, on, co ty gadasz? Jak to jest możliwe, że ono tak dobrze te kończyny robi? Wow. Się nie plącze w tym. Zajebiście to wygląda. Niewiarygodne to jest. Niemożliwe, że to jest w ogóle... O, tu widać, po tej twarzy widać, że coś jest nie tak. To, tak, tu jest coś dziwnie, bo to widziałem akurat wcześniej, że to coś było. Ale i tak jest nieźle. Nie, no jest super, ale jest... Ten kod jest zajebiście zrobiony. O, tutaj widać, że to jest... Tak. Tutaj pierwszy raz widać, że to jest fake. Jezu, ale creepy. To jest creepy. Ojejku, patrz na te ręce w ogóle. U tej pani. Nie. Jezu. A właśnie, i teraz daj pauzę, bo chciałem pokazać jeden przykład kreatywnego wykorzystania w ogóle tej jeszcze starej technologii. W klipie Vultures z nowej płyty Kanye Westa, moim zdaniem w kreatywny sposób użyto jeszcze właśnie tych starych modeli, bo ten klip zajebiście wygląda, mi się mega podoba. Fajne prompty tu wpisywali i dla mnie z tą muzą... bardzo fajne, bardzo kreatywne użycie tego, właśnie... Fakt abstrakcyjnego sposobu wpisywania promptu, żeby, o, wiesz, wygeneruj mi rękę, co ma 6 palców i się pali, nie? Tu, to, oko bez źrenicy, zajebiste. I to ma taki klimat, o to, fuck, it's creepy! Widziałem cały ten klip i to było takie, wow! Serio, to jakby taka gierka była w takim klimacie. W sensie taki Alan Wake? Ja p***e. Patrzę na to bez muzy i się boję. Zajebiste. I widzisz, że to jest AI, widzisz, że to jest wygenerowane sztucznie, a równocześnie ma taki... O to. No mi się mega podoba. Potem ktoś włączy ten program i zapyta, o czym to jest? A ja ci powiem, o czym to jest. To jest wiadomości, którą ja zobaczyłem wczoraj wieczorem na komunikatorze Telegram, którą otrzymaliśmy. Już chyba czas, żebyście zastrzegli sobie wizerunki. No to, ale to właśnie w kontekście tego... No dlatego mówię. No tak? No czas. Myślę, że jak Sara będzie otwarta, to ludzie będą wpisywać... Karol Paciorek, Włodek Markowicz, wygeneruj, jak pływają na desce razem z delfinami. To jest okej. Karol i Włodek pływający z delfinami na desce, to jest okej. Ja się boję, że będą takie filmiki powstawać. Czarny polski raper Kizo wydał nową aplikację, dzięki której Polacy mogą stać się bardzo bogaci. Jestem pewien, że każdy może wygrać dzięki mojej aplikacji. No tak. Oto, co się z nami stało, wygraliśmy 10 tysięcy polskich złotych. Okay. To znany filantrop. Jego celem jest rozdanie 10 milionów złotych w ciągu najbliższych 30 dni. Największe wygrane można zdobyć w grach Juicy Fruits i Gates of Olympus. Jest już w połowie drogi do tego samego. Bo my się śmialiśmy się z tego, jak było to złoto z Morawieckim, nie? Coś tam... KGHM akcji i tak dalej. Tam był lektor, tam były po prostu wzięte urywki z innych wideo i powstaje, a tu jeszcze zmieniają ci usta. No i to jest... Jak się z tym walczy, nie? No nie walczy się. Bo to nie są polskie firmy, to są jakieś offshore, kuźwa, pewnie słupy. Ale jest filantropem. Jego celem jest rozdać 10 milionów, bo on ma taki cel. Ale znowu będzie milenium, stary. Przypatrz, przypadek? Nic bardziej mylnego. Akcja nadal jest dostępna, ale niedługo może zostać zamknięta dla nowych graczy. Czemu my nie mamy takiego celu, Karol, żeby rozdać 10 milionów złotych w ciągu najbliższych 10 dni? Nie, w przyjemnością bym rozdał 10 milionów złotych w ciągu najbliższych 30 dni, gdybym miał. Zacznijmy od tego, żeby zarobić, żeby potem móc rozdać. Dobry plan! Bo ja oglądałem takie filmiki z znanymi takimi trenerami. No. Najpierw musisz sobie po prostu rozpisać, co chcesz, co się musi wydarzyć, żeby to się stało, rozbić sobie to na mniejsze takie małe cele i zacząć to realizować. Świetnie nam idzie. Od 0 do 10 milionów. Co nas dzieli, Karol?
9 999 000? 1000 mamy? Mhm. No to też stary. Czyli już mały cel? Już masz kapitał, który możesz zacząć pomnażać. Czyli wystarczy, że zaproszę 3 osoby? Tak, i to nie jest piramida. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. O, masz się włos. Tak? Tak, kurda, a nie miałeś jeszcze. Monika mi je czasem wyrywa. O, możliwego włosa, pokaż. I tak robi cyk? I tak chodzi mi, tak cyk robi, no. Po co, skoro to dodaje animuszu do faceta, prawda? Ale czy ty co czujesz, że to się dzieje? Pamiętasz, że byliśmy młodzi w pierwszym Melesie? Przesuń się, chcę mieć więcej kadru, stary, teraz mam siwe, pierwsze siwe włosy? Ziomek. It's happening. Ja pierdolę. To będzie. Kiedy to się stało? O, a mogłoby być tak, że sorą będziemy robić tak, że nic nie będziemy zmieniać w Tylko, żeby nie było się włosów. Tak, tylko odmuć nas. Ja chcę więcej kadru. Dzień dobry. A wiesz, że ja znam taki kawałek? A poczekaj, bo tu widzę, że masz wpisywanie. To jeszcze może o tym dzisiaj pogadajmy. Tucker Carlson? No kurczę, czy podobało ci się, jak Tucker Carlson pokazywał metro i że mają chleb i że mają ruchome schody w Rosji? Podobało mi się. Myślę, że to jest najlepszy przykład z tego tygodnia, że coś się źle zestarzało, zwłaszcza po śmierci Nawalnego. Nie chodzi o to, że się źle zestarzało. Chodzi o to, że to od samego początku było słabe. Tak. Że gość uznaje, że jego anegdotyczny dowód pod tytułem poszedłem do stacji metra i było ładnie czysto, tak? Jest ekstrapolowalny na cały kraj i jeszcze, porównywalny z Ameryką. I jeszcze robił przebitki, że tam jakieś bezdomni, tak. Albo że szczur ciągnie coś po metrze, a to jest, popatrz, jak to jest pięknie. Ale żeby oddać coś tam prawdzie, no. Było tam pięknie. Ja nie wiedziałem, że tam jest ładnie. Tam jest ładnie. Słyszałeś, że metro moskiewskie jest jedna z najpiękniejszych stacji na jest świecie? Jest tam ładnie. Potem poszedł zrobić zakupy. I potem obstawiali razem z ekipą, ile zapłaci, tak. Mieli zapłacić $400, przynajmniej tak mówili. Zapłacili $100. Mówi, co, $100? A potem ktoś siła nabywcza. Ktoś podsumował, że to jest 70% takiej tam wypłaty w Rosji. Tak. Ale to jest, ale w sensie to jest tak bardzo głupie. No to jest właśnie, bo to brzmi głupie. Jak my jedziemy gdzieś po raz pierwszy, wjeżdżasz za granicę do jakiegoś kraju, gdzie jest taniej. Nie wiem, w Rumunii jest taniej, załóżmy. Jedziesz na wakacje do Rumunii i przyjeżdżasz, mówisz, jest tanio. Jakimś świetnym krajem jest na przykład Rumunia. To też widziałem, o matko, że się wsadza pieniążek do wózka. On się nie stacza, że pieniążek, tak. Pieniążek. You put in 10 rubles here, and you get it back when you put the cart back. The wheels don't move, they lock on the grocery cart escalator. Look, ma, no hands. Ktoś też zrobił screenshot jego takiej miny, takiej? Pieniążki. I że Tucker Carlson po tym, jak zobaczył warszawskie metro, że bilecik z jednej strony wchodzi, z drugiej wychodzi. O, to oglądałem, to jest zajebiste. Look. But it doesn't change the reality of what we saw or what we saw. Didn't see. It doesn't change the reality. Look. There's no filth. Look. No smells. There are no bums. Drug addicts or rapists. Stary, nie ma takich ludzi w Rosji. Odpiję, żeby zapomnieć. No. It's perfectly clean and orderly. And how do you explain that? To jest tak dziwne. Tak, w Moskwie są jedne z najpiękniejszych stacji metra. Nawet popatrz, on jest takim imbecylem, że na tym wideo, właśnie z metra, że ktoś nawet robi zdjęcia temu metru. Ale jak zrobić zdjęcia metru? No bo to jest słynna stacja, gdzie turyści przychodzą porobić nawet zdjęcia. Aha, że ono działa trochę jak muzeum. O, widzisz? Widzisz, że nawet pani przyszła porobić zdjęcia, bo to jest taka stacja metra. Ona jest po prostu piękna i turyści przychodzą robić te zdjęcia. Co robi ta pani? Co on dał na ujęcie? To nie jest losowa stacja metra w Moskwie. Imbecylem, czemu ty takich słowo używasz? Bo jak można być tak bardzo kuźwa... A jeszcze muzyczkę dał w tle. Na szczęście. Wielka nasza! Ale jakie ładne lampione. Tak! O, uwaga. Jak wpiszecie sobie w Google, po prostu most beautiful subway stations in the world. Popatrz, sam Google pokazuje, że Formosa Boulevard Station, Shanghai Tunnel. Uwaga! Komsomolskaja Station, Majakowskaja Station. Spośród najpiękniejszych stacji na świecie metra już 4 czy 5 widzę, że... Ale nie ma tutaj. Jakiej? Kiepskaja. No, okej. Bo są widocznie jeszcze ładniejsze, że Komsomolska jest jeszcze ładniejsza, ale to jest nadal ten styl, że to jest po prostu piękna stacja metra. To jest wybranie jednego argumentu. To nie jest na przykład wybranie tego, że jest jedno z największych rozwarstwień między najbogatszymi ludźmi i najbiedniejszymi w społeczeństwie, jakie jest w Rosji. Nie, tego, o tym nie będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, że jest kilka pięknych stacji metra, które są tutaj. I że zrobiłem tanie zakupy. Nie. I wózki są na pieniążki. Dobra, zostawmy to, kochani. Właśnie, czemu się czepiasz Tuckera Carlsona? I w ogóle, czemu ten nie jest bliżej? Wódeczku, kończymy ten odcinek już, teraz nie przesuwajmy. Dziękujemy państwu bardzo za oglądanie tego odcinka lekkostronniczego. Jutro będzie bliżej. A my się nazywamy? Lekkostronniczy.